Dziś patrzymy na drużynę, której nawet remis wystarczy do zdobycia mistrzostwa. Sądzę jednak, że powalczą po prostu o zwycięstwo. Halo, witamy Państwa bardzo serdecznie z Zeeland Road, gdzie na co dzień swoje mecze rozgrywa Leeds United. Przy mikrofonach, jak zwykle, meldują się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dzisiejsze spotkanie ma ogromne znaczenie dla tłumnie przybyłych kibiców gości. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, mogą świętować zdobycie tytułu. Leeds United zmierzy się z Newcastle United. Słychać teraz na trybunach kibiców gości. Przyjechali ich tu wesprzeć w walce o tytuł mistrzowski, a jak dobrze pójdzie, to i świętować. Pytanie, czy wszystko ułoży się dziś po ich myśli. No nie do końca ten wślizg mu wyszedł i sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. Ledwo mecz się zaczął, a już mamy wlepioną żółtą kartkę. Ciekawe, czy nie będzie to dla drużyny źródłem poważniejszych kłopotów w dalszej części spotkania. To na pewno, bo teraz obawa przed drugim upomnieniem będzie paraliżować i osłabiać szybkość reakcji. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Jeśli spojrzymy w tabelę, to łatwo pojmiemy entuzjazm ich kibiców. Choćby jeden punkt w tym spotkaniu wystarczy, by już dzisiaj zapewnić sobie mistrzostwo. To rezultat dojrzałej gry przez cały sezon, która to gra przyniosła owoce. Tak, idą dziś jak po swoje. Czy nadmierna pewność? No, teraz zrobiło się groźnie. Patrzył kolegę w polu karnym. Dogrywa. Obrońcy rywala chyba przysnęli. Piłka w siatce! Ot i kolejny argument za tym, by uznać ten zespół za murowanego kandydata do tytułu. To nie jest jeszcze ostatnie spotkanie, ale są w doskonałym położeniu. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Watkins. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Uwaga, składa się do strzału. To nie był taki zły strzał, ale zabrakło odrobiny celności. Jak będą stwarzać podobne sytuacje, wyrównanie będzie w ich zasięgu. Sven Botman. Spokojnie rozgrywają teraz piłkę między sobą. Fabian Scher. Sven Botman. Nic z tego nie będzie. Są coraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Widzowie czekają na strzał. Uwaga! Nie może tego zmarnować! Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Krótkie rozegranie teraz. Tak się powinno stopować ataki rywala. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Dobrze zablokowany strzał. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? Groźnie było. Dobra interwencja. Teraz po rogu będzie szansa, by wyrównać. Szybkie wykonanie. Mamy krótkie rozegranie. Uwaga! Groźnie! No i mamy gola, Jacku! No nie ułatwiają sobie tej walki o tytuł. Rzeczywiście, margines błędu niebezpiecznie się kurczy, zwłaszcza jeśli marzą o osiągnięciu po ten triumf już dzisiaj. Od tej chwili muszą mieć się na baczności. I mamy remis. 1-1. Okazja! Nie zepsuć tego! Na tablicy świetlnej jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Przerwa! Jak na razie wszystko idzie jak po maśle.
Jeszcze tylko 45 minut i będą mogli świętować tytuł jeszcze przed końcem rozgrywek. O ile nie stanie się tu jakaś... Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Uwaga, szansa na prowadzenie. Pięknie ratuje teraz zespół z Opałów. Przy okazji może przypomnijmy, że niedługo odbędzie się ciekawe spotkanie w Premier League. Leeds United zmierzy się z Leicester City. Tak, faktycznie. Na taki mecz warto sobie zarezerwować miejsce w kalendarzu, bo zapowiada się ciekawy pojedynek. Oj, to był książkowy odbiór piłki. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Oj, wolno zbierają się do tego powrotu. Gol, proszę Państwa, cios za cios. Znowu prowadzą. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu efektywne i efektowne. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. Mamy teraz wynik 2-1. 100% okazja! Bramka! Ale szybko wyprowadzony kolejny cios. Czy po czymś takim przeciwnik może się jeszcze pozbierać? Czy to nie coś, co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie. Gol warty wielu powtórzeń. Na tablicy wyników 3-1. Hektary wolnego miejsca na skrzydle dla graczy Leeds. Sven Botman. Przy piłce Memphis Depay. Rodrigo De Paul. I tu jeszcze mała przypominajka dla Państwa, że wkrótce czeka nas transmisja kolejnego, ciekawie zapowiadającego się meczu. Wydaje mi się, że możemy spodziewać się przede wszystkim, ale zaraz, oj, może być z tego gol. Wow, to drugie jego trafienie dziś. Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz. Brawo! Spójrzmy może jeszcze raz na tę niespieszną wymianę podań. Tu decydowały cierpliwość i precyzja. Z kolei Memphis Depay nie patrzył się bezczynnie, tylko ruszył głową. I to na tyle skutecznie, że golkiper ekipy rywali musiał wyciągać piłkę z siatki. Patyczkuje się z tym wejściem. Drużyna gości na spokojnie kontroluje ten mecz, bo zostało mało czasu, żeby mogło jeszcze cokolwiek złego im się przydarzyć. Co tu dużo mówić, oglądamy w ich wykonaniu fantastyczny mecz i aż szkoda, że on się już kończy, bo taki koncert piłkarskiego kunsztu, okraszony tyloma bramkami, chciałoby się oglądać jeszcze długo. Fabian Scher. Sven Botman. Rodrigo De Paul. Wymieniają się teraz niespiesznie podaniami. No ale takie ich prawo, prowadzą, nie mają motywacji do ataków. Wolą poszanować piłkę i dotrwać do końcowego gwizdka. Sven Botman. Scher. Kieran Trippier. Niedługo zabrzmi gwizdek. Doliczona tylko minuta gry. Sędzia gwizdze i proszę Państwa, ostatni gwizdek, wszystko jasne. Teraz nastąpi to, co lubimy oglądać najbardziej. Czas wielkiej radości, czas świętowania. Widać, jak ważne jest to mistrzostwo. I chyba możemy z nieskrywaną przyjemnością powiedzieć, że w tym sezonie ligę wygrała najlepsza drużyna w stawce. To wielkie osiągnięcie. Świętowanie na pewno przeciągnie się do nocy, jak nie do bladego świtu. I to mimo, że ceremonia wręczenia trofeum odbędzie się dopiero w następnej kolejce. Przy okazji meczu domowego.